Dzień dobry moi drodzy, w dniu wyjścia na wodospad, w góry Karpaty Ukraińskie. Dzisiaj będziemy sobie chodzili po górach, patrzyli co tutaj dookoła jest, koło Maniawy, miejscowości, w której jestem. A tutaj proszę bardzo, dzisiaj spałem w starym domu ukraińskim. Dom ten nie jest zamieszkały od ponad 20 lat, także jak tutaj dzisiaj przyszliśmy, to trzeba było czyścić pajęczyny, trochę posprzątać, ogarnąć. We wszystkim oczywiście pomagałem. Dookoła też trzeba było skosić trawę, bo była bardzo zarośnięta. Ogólnie to ten dom jest na sprzedaż, więc wiadomo, że tutaj nikt nie korzysta. Tu co jakiś czas pewnie ktoś przychodzi tylko popatrzeć. I tyle. Tak to wygląda. Tak wygląda też pomieszczenie, w którym dzisiaj spałem. No. Wczoraj też wieczorem, jak wychodziłem na dwór, było dużo chmur. A coś mi się wydaje, że z tego miejsca, tutaj w Karpatach, by był niesamowity widok na gwiazdy, bo jest bardzo małe zanieczyszczenie świetlne i można by było super gwiazdy obserwować, ale niestety wczoraj były chmury. Może dzisiaj będzie mniej chmur? Nie ma na razie na niebie chmur, więc może mi się dzisiaj uda zobaczyć jakieś gwiazdy, a może nawet jakieś ładne zdjęcie zrobić. Zobaczymy. Póki co ja zaraz się wybieram. Pierw sobie coś zjem, później się wybieram. Pierw na wodospad i po drodze może coś znajdę jeszcze. Jakiś sklep, magazyn, żeby zaopatrzyć się w jakieś słodkości i inne rzeczy. Tak gdzie się planuje taki dzień. Dzień wypadowy w góry w Karpaty, żeby zobaczyć mniej więcej z czym to się je, jak będę robił łuk Karpat. Żeby sobie, wiadomo, standardowo pochodzić po górach i odpocząć, bo w końcu w górach odpoczywam najlepiej. Mamy jakiegoś przychodnego pieska tutaj przy domu. No, piesek? Mi się wydaje, że się wabi rudy. Byłem przed chwilą w magazynie, czyli sklepie, kupiłem wodę gazowaną. Wyruszyłem w stronę wodospadu. Chciałbym dzisiaj zrobić takie kółko do wodospadu na górę i z powrotem tutaj, gdzie jest ten domek. Sprawdzałem na mapach, wychodzi 20 km, ale tak naprawdę wyjdzie pewnie z 25, bo wiecie jak to liczy. Przed chwilą byłem w sklepie też, kupiłem wodę gazowaną, lekko gazowaną, jakoś się dogadałem w sklepie, więc już jest dobrze, w sensie jest dobrze, że potrafię się dogadywać. I do wodospadu czeka mnie teraz 5 km, już nastawiłem zegarek, więc około 5 km będę nad wodospadem, który się nazywa Wodospad Maniawa. W tej miejscowości jest Maniawa i może po drodze będą jeszcze jakieś sklepy, to może coś sobie dzisiaj zjem. Chciałbym jeszcze wstąpić później do sklepu na morozywo, czyli po prostu na loda. Jakoś tak spokojnie tutaj. W sumie na Karpatach, w Karpatach. Bardzo, bardzo spokojnie jest. Ładnie to wygląda. Tam się wszystko zaczyna. O, właśnie to. To się nazywa morozywo, czyli lód, lody, morozywo. Bardzo dobre. To niby powinno być mniej spłaszczone. Dobre są te lody tutaj. Na Ukrainie robią bardzo dobre lody. Jakimś nadzieniem nawet. Jest to spłaszczone. Kiedyś myślałem, że to ma być taki kubeczek okrągły. Ale prawdopodobnie, żeby zwiększyć dostawę, to spłaszczyli, żeby jak najwięcej miejsca zyskać. Jak najwięcej upchnąć. Dlatego są spłaszczone. Są mega dobre. Jakoś dzisiaj mi powoli ten spacer idzie, ale to dobrze, bo nie mam na sobie za dużo kilogramów i sobie mogę na spokojnie iść. Kupiłem sobie jeszcze energetyka i bułkę na później, żeby jak będę głodny, żeby sobie coś zjeść. Wyszło mi za te rzeczy pół litra energetyka. 71 hrywień, co by oznaczało, że to jest około 8 zł. Tak właśnie wygląda. Po lewej stronie jest stary dom, po prawej już nowy, wybudowany. Więc tutaj też się już zaczynają potężnie budować. A droga wygląda tak. Jak typowo górska droga. Bez żadnych asfaltów, bez syfu. A z tej strony góry, Karpaty, jak zawsze powtarzam, pięknie jest. Taka bardzo ładna dolinka. Nie wydaje się, ale tamto na tamtej górze jest taka duża polana. To widać, jaka to jest odległość. Te drzewa są takie malutkie tam, ale tam bardzo ładnie to wygląda. Z tej strony też.
Jest pięknie. A to jest garb. Bardzo ładny. Ogólnie to jest bardzo ładnie. Dookoła są takie góry. Tu wszędzie my jesteśmy pomiędzy górami. No. Za jakąś godzinę powinienem być nad wodospadem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dopiero kilometr przyszedłem, a mam tam do wodospadu 5. Jest za takie szybką godzinę. Patrzcie, jak to wygląda, widzicie? Z nadzieniem. O, ale jest pyszne. Coś tak sądziłem, że napotkam na swojej drodze trochę przeszkód. To jest taka pierwsza przeszkoda, czyli rzeka. W sumie już przez parę przechodziłem, ale to jest najszersza i tamto drewno, kłoda, czy co tam jest, będę musiał po tym przejść. Chociaż są niby tam jakieś kamienie, ale boję się, że to są śliskie. Będę się starał jakoś przejść, ale nie będzie to raczej łatwe. Nie chcę wpaść do wody, a kamienie są śliskie. Łop, łop, łop. Pięknie jest. Pora ściągać buty, bo inaczej się tutaj nie przedostanę. Patrzyłem, szukałem miejsca, gdzie mógłbym po kamieniach pójść, ale wszystko jest na tyle niepewne, że nie dam rady. Więc pora ściągnąć buty i przejść rzeką. Kto by się spodziewał? Jakbym miał swoje buty salewy, to inaczej by to wyglądało. Bym sobie w butach przeszedł. O! Ostre kamienie. Woda jest zimna. I to trzeba przyznać, i kamienie są też ostre. O! Tam muszę się dostać. Miało mi zająć godzinę dojść do wodospadu, ale już jest druga godzina i ja już jestem prawie przy wodospadzie. Czyli wychodzi na to, że 2,5 km na godzinę mam czas. To jest bardzo słabo, no ale dużo jest taki właśnie przejść przez rzeki. Poza tym jest tak zimna woda, że jestem w wodzie jakieś 30 sekund, już mi palce odmarzają. Ale to jest zimna woda. A jaka czyściutka. O. Dalej walka. O, ostrymi kamieniami w środku. Znaczy pod wodą w środku. Już prawie. O. Udało się, tylko teraz jak wytrzeć buty, wysuszyć nogi. Dobra, tam dalej tak będę musiał iść. Bez butów. A kuje, 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 kuje. Ała. Będzie fajnie mówili. Au, 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 au. Więc muszę się tam przedostać, z tamtej strony. Patrzcie, tu mi się podoba ta formacja skalna. Nie wiem, co to jest, ale bardzo ładnie to wygląda. Poza tym z tamtej strony na końcu jest to samo. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, jak to się nazywa, ale ładnie wygląda. Może wy będziecie wiedzieli. Tak wygląda ta formacja skalna. Tam dalej jest też to samo. Dobra, muszę pędzić dalej, bo palce mi odmarzają. O, śliskie są te kamienie.
ale ostre są te kamienie. Jeszcze 4 metry. Ta woda jest... Ta woda spok... Nie wiem. Zimna. Zimno. Ostro. O. Udało się dotrzeć. Proszę bardzo, turyści idą. Turyści przejechali sobie autkiem. Idziemy, zaraz już prawie nad wodospadem jestem. Idę za nimi, oni wiedzą gdzie idą. Czy tam pan przewodnik, który ich wozi, wie gdzie idą. Ładnie tu, co nie? Bardzo ładnie. Przyjechała grupa turystów, niestety będę czekał aż nie pójdą stąd, żeby zostać tutaj sam. I druga jest zła rzecz, że pogoda mi się psuje i nie wiem czy nie będzie padać. Jak będzie padać, no to trochę słabo, bo nie będę mógł dalej w góry pójść i będę musiał wracać. A nie mam tutaj zasięgu do internetu, nie wiem jaka będzie pogoda. A przede mną zaraz wodospad. Zaraz z tamtej strony już ktoś tam idzie. Ale niedługo pewnie zostanę sam, bo oni chwilę posiedzą z pół godziny i będą wracać. Turyści. Jak to się mówi, doszedłem do wodospadu, jest za mną piękny, maniawski wodospad. Jakby tutaj nie było ludzi i bym robił Karpaty u Karpat i miałbym się wykąpać, to normalnie bym się tutaj pod wodospadem wykąpał. Prawdopodobnie będą takie akcje na łuku Karpat, że będę się pod wodospadem kąpał. Nie mogę się doczekać. Bo ludzie prawie są w tym wodospadzie. Dzisiaj jest zimna woda, no ale to jest norma. Jest mega świeżo, fajny wiaterek wieje z tego wodospadu. Podoba mi się tutaj. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz jestem tak blisko wodospadu. U nas w Polsce te wodospady dosyć mocno są niedostępne, a tutaj ten wodospad jest bardzo dostępny. Jest taki, że możecie wejść się wykąpać w nim. Wow, wow. Zrobię jedną rzecz, po prostu pójdę od tych ludzi na drugą stronę, za tą rzekę. I sobie tam siądę, to będzie chyba najlepsza opcja. W ogóle tak dużo ludzi zaczęło przychodzić, że masakra. A, czyli dzisiaj sam tutaj nie będę, niestety. O, zdejmuję buty, tak właśnie. O, pan się wrąbał. Się wrąbał tam, a ja zrobię mądrze i sobie pójdę z buta. Idę na... O Jezu, ślisko tutaj jest. Idę sobie na górę, nie chcę mi się z nimi siedzieć. Ten teren, 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 proszę bardzo. Tam wszyscy ludzie. A ja będę miał miejscowe z tej strony i sobie tutaj siadam. Będę miał piękny widok, proszę bardzo, na wodospad. Dobrze, wcześniej nie ściągałem skarpetek. Znaczy nie zakładałem skarpetek. Teraz będzie łatwiej. Przyznam, że zaskoczył mnie dzisiaj ten wodospad. Jest bardzo ładny, nie sądziłem, że będzie można tak blisko do niego podejść. Ludzie prawie w niego wchodzą. Jakby nie to, że nie robię dzisiaj łuku Karpat, abym znalazł taki wodospad po drodze na łuku Karpat, to bym się normalnie tutaj wykąpał. Poza tym woda jest tak zimna, że w 30 sekund jesteście już przemarznięci, co jest pewnego rodzaju problemem, bo nie chcecie być chorzy podczas podróży, prawda? Tak to wygląda. Turystycznie tutaj jest, bo bardzo łatwo się tutaj dostać, czy się łatwo. Z najbliższego miasta albo idziecie pieszo godzinę, albo was przywożą, więc spoko. Poza tym wejście tutaj jest darmowe, więc tak to wygląda. Karpaty, proszę bardzo. Ale na całe szczęście nie jest to aż tak bardzo mocno turystyczne miejsce, pomimo tego, że jest blisko do miasta. Takie rzeczy jeszcze lepsze w Karpatach, głębiej, na Rumunii czy na Ukrainie. Będą często i będzie dużo mniej ludzi, więc prawdopodobnie co jakiś czas będę miał wodospad, w którym się będę mógł wykąpać. Proszę bardzo, wodospad w Maniawie. Bardzo ładnie jest, może ja sobie tak jakieś zdjęcie zrobię zaraz. Zobaczcie.
ale jest fajnie, bardzo mi się to podoba. Trochę sobie zjadłem i teraz pora pójść bliżej wodospadu. Ale wieje chłodem. Bardzo jest tu ładnie i zimno. Udało mi się tutaj wcześniej być i nie było tego wszystkiego, co jest teraz, proszę bardzo. A ja myślałem, że tutaj dzisiaj będzie mało ludzi i znowu kolejni nowi ludzie tu przychodzą. Idę stąd. Miałem się chęć wykąpać w wodospadzie, ale jak mam tak długo czekać na to wszystko, to jednak chyba wolę nie. Poza tym chmury się zrobiły duże i miałem iść w góry, ale dzisiaj nie pójdę. Druga rzecz jest taka, że chyba się rozchorowałem. Cały czas kicham, smarkam i wejście dzisiaj do tego wodospadu nie byłoby dobre. Bardzo ładnie wygląda, no. Nie będę pod wodospadem robił zdjęcia, bo sobie już takie tam zdjęcia zrobiłem. Pora wracać. Czas to wszystko opuścić. Opuszczam to miejsce. Za dużo tych ludzi. No ale bardzo ładnie to wygląda, trzeba przyznać, a tam kolejni idą. Chyba się rozchorowałem. Miałem plan tam wejść, się wykąpać w wodospadzie, ale dobrze tego nie zrobiłem. To przez to wczorajsze wchodzenie do tej wody, chodzenie po tej maniawce, w wodzie chodziłem i przez to się rozchorowałem pewnie. Oj, niedobrze. Tak, a to są ci wszyscy ludzie. Zaraz zobaczycie więcej. Ja nie wiem, jak oni się tam pomieścili. Ale naprawdę, że im się to udało, tam wszystkich wejść, jeszcze po tych wertepach jeździć. Wow, jestem pełen podziwu. Dobra, czas stąd iść. Nie wiem, jak oni się tam zmieścili, ale się zmieścili. Zaraz już jestem z powrotem. Jutro ostatni dzień bycia tutaj. W Maniawie, w górach ukraińskich Karpatach. Niestety, w góry dzisiaj nie poszedłem za bardzo. Poza tym, że jestem w górach, to wyżej nie poszedłem do... No bo pogoda się zepsuła. Nie chcę ryzykować, że deszcz mnie złapie dzisiaj. Też nie miałem internetu, żeby sprawdzić, czy może będzie padać, czy nie. Z tamtej strony są deszczowe chmury zaraz za tą górą. Dlatego może i dobrze, że nie poszedłem. Poza tym wracam jutro, jeszcze jutro zdążę gdzieś się wybrać, może zobaczyć jakąś cerkiew tutaj i z powrotem do wsi, a za tydzień już wracam do Polski. Także chciałbym jeszcze ten czas jakoś wykorzystać. Poza tym nie wiem, jak go wykorzystać. Nie wiem, co mógłbym zrobić, ale coś sobie znajdę do roboty. Pora mi już dzisiaj odpoczywać. Jest godzina dosyć późna, chociaż na dworze jest jeszcze jasno. Ale nie mam siły dzisiaj już na nic, ze względu właśnie na to, że się źle czuję, że jestem chory, smarkam. Niepotrzebnie ostatnio wchodziłem do tej wody. Jakby nie to, że wczoraj wchodziłem, dzisiaj jestem chory, to bym pewnie się kąpał w tym wodospadzie dzisiaj. Później się zrobiło dużo ludzi, ale wcześniej było ich mało, więc mogłem to zrobić. Standardowo na Instagramie macie wszystkie relacje, co się u mnie dzieje, czyli ten wodospad, czyli inne wyjścia moje. I tam sobie wchodźcie, a ja się z wami żegnam. Widzimy się niebawem w następnym roku. Do zobaczenia. Cześć. It's in a little wind and rain. It's all gonna butterfly.